Błąd poznawczy jest sytuacją nieracjonalnego postrzegania rzeczywistości, która ma wpływ na nasze postawy, emocje, rozumowanie oraz zachowania. Błąd ten jest wynikiem skrótów myślowych, które przy stosunkowo niewielkim wysiłku pozwalają nam na zajęcie stanowiska w obliczu czegoś nam nieznanego. Istnieje wszakże kontynent, w obliczu którego to, co robimy, to nie błąd poznawczy, to poznawcza katastrofa. Jak to możliwe, by 54 kraje, ponad 200 języków, 1,1 miliarda istnień ludzkich, przestrzeń większą od łącznej powierzchni Europy, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Chin i Indii, zredukować do czterech słów? Bieda, wojny, choroby, safari. Patrzenie na kontynent poprzez pryzmat takiej narracji można porównać do obserwowania rzeczywistości przez wyrwę w murze. Nie chodzi o to, że to, co widzimy, nie istnieje. Sęk w tym, że to jedynie niezwykle niewielki wycinek rzeczywistości. Wystarczy odrobinę zmienić optykę, by dostrzec inne historie. Na przykład tę o scenie politycznej Ruandy, która ma największy na świecie procent kobiet zasiadających w parlamencie. Lub tę o heavy metalowej subkulturze w Botswanie. Bądź też to o naukowczyni Francisce Okeke i jej odkryciach związanych ze zmianami klimatu. Czy też legendarną historię Imperium Aksum, które dało początek współczesnej Etiopii. Czy też o produkującym niemal 2000 filmów rocznie przemyśle filmowym z Nollywood. Historii tych są miliardy. A skoro stoisz przed takim ogromem narracji, dlaczego słuchasz tylko jednej?